cześć, witajcie w ten piękny sierpniowy dzień. Wreszcie zaczęło padać, no i znalazłem czas na rower. W te wakacje miałem tyle rozpraszaczy, że na rower już niestety nie starczało czasu. Ale nie jest to dla mnie jakiś super priorytet, więc nie ubolewam na tym jakoś szczególnie. Po czerwcowym wyjeździe na Green Velo jakoś szczególnie nic ciekawego nie kręciłem. Raz skoczyłem do Rewy, kilka razy pokręciłem się po mieście, ale zwykle były to krótkie odcinki, takich tras do 100 km. Zrobiłem może 3. Zostały 2 tygodnie do końca wakacji, a to oznacza, że wracam niedługo do Gdańska. Dzieciaki idą do szkoły i wpadniemy znowu w normalny rytm, gdzie będzie można zaplanować jakieś weekendowe wypady rowerowe. Mam na myśli wypady w większej ekipie. W większej ekipie dla mnie to 3 osoby. Także być może również powstaną jakieś materiały z tych wyjazdów. Jestem teraz na Pojezierzu Krajeńskim, na styku 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Bardzo ładne tereny, mnóstwo lasów, mnóstwo jezior. Większość dróg bocznych wygląda tak jak ta, po której teraz jadę. Nawierzchnia jest w miarę ok, można się bez problemu przemieszczać i nie ma zbyt dużego ruchu samochodowego. Nawiązując do pytań pod ostatnimi filmami, kiedy kolejne odcinki z Green Velo, zostały 2 odcinki, 5 i 7, 6 już się pojawił. No myślę, że raczej we wrześniu. Teraz staram się wykorzystać ostatnie dni wakacji, aby fajnie spędzić je z rodziną. I myślę, że gdy wrócimy do wrześniowej rutyny, będę składał dalej i powinny się pojawić nie później niż w połowie września. Czy będą jakieś materiały rowerowe z wyjazdów wakacyjnych? Być może coś wrzucę. Nie było tego dużo. Wybrałem się na kilka wycieczek, takich do 100 km, raczej nic dłuższego i nic wielodniowego. Także może wrzucę filmik z wypadu do Rewy i z jakiegoś latania po leśnych okolicach. Jak już wspomniałem, raczej wrzesień przyniesie nowe wyjazdy. W wakacje każdy spędza czas na swój sposób i nie udało mi się niestety nic zaplanować z chłopakami. Każdy miał jakieś swoje plany, spędzał wakacje w innym miejscu. Ja też przez większość okresu wakacyjnego jestem poza Trójmiastem, także ciężko było nam się spiknąć, żeby wspólnie pokręcić kilometry i może nagrać jakąś krótką relację. I to wcale nieprawda, że pokłóciliśmy się na Green Velo. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie. Jak również to, że oglądacie jakiś odcinek, to nie znaczy, że my akurat jedziemy tą trasę, bo niestety nie da się tego wszystkiego zrobić w czasie rzeczywistym, a wyjechać jednocześnie składać. Proces składania filmów na YouTubie zajmuje mi dosyć dużo czasu. Nie jestem w tym biegły. Nie jest to rzecz, którą zajmuję się na co dzień. Jest to moje hobby. Także robię to po swojemu. Wszystko, czego się nauczyłem, nauczyłem się z YouTube'a. Także mam nadzieję, że te materiały się podobają. A co do oglądalności, zawsze myślałem, że są na to jakieś różne triki, ale jednak widzę, że wraz ze wzrostem jakości filmów, które mi osobiście się podobają i po komentarzach widzę również, że podobają się innym, wzrasta zainteresowanie. Co mnie bardzo cieszy, że udaje się kogokolwiek zainspirować do jeżdżenia rowerem, być może pokazać jakieś fajne miejsca i oddać ducha wycieczki na sposób, który lubię ja, jak i moi współtowarzysze drogi. Jest to być może dosyć specyficzne poczucie humoru, ale myślę, że sporo jest takich ludzi, którym się to spodoba. Teraz mam trochę tarki, ale nie jest źle. Przy odpowiedniej prędkości rower nie wpada w rezonans i można całkiem przyjemnie sobie tędy jechać. A zbliżam się do miejscowości Batorowo bodajże.
Okazuje się, że jest tutaj czerwony szlak rowerowy. Nawet o tym nie wiedziałem. Ja jadę od strony Lipki, także teraz polecę sobie w stronę leśnictwa Białobłocie. 2,8 km. No dobra, zobaczymy, gdzie mnie to poprowadzi. Może opowiem wam kilka słów ogólnie, co to jest Ride With Me. Bo z YouTube'a wygląda, że jest to jakiś kilku panów, co sobie jeżdżą na rowerach i opowiadają suchary. Poniekąd tak jest, ale idea YouTube'a powstała dużo później. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od pomysłu na aplikację Audioprzewodnik dla rowerzystów. Jest to apka na telefon, możecie ją sobie pobrać z App Store'u albo z Google Play. Nazywa się dokładnie Ride With Me. Wyszukując, znajdziecie ją po zielonym logo, takim samym jak przy moim kanale, jak przy social mediach, Facebooku, Instagramie. Apka ogólnie miała na celu pokazywać ciekawe miejsca w Gdańsku, które mogą być przydatne z perspektywy osoby, która przyjeżdża do miasta i zupełnie nie wie, co zobaczyć. Pomysł na aplikację powstał 4 lata temu i udało się tą apkę odpalić w pół roku. To jest bardzo dobry wynik, zważając, że pracowały nad nią dwie osoby. Powstał zarys tego, co bym chciał uzyskać i wraz z moim przyjacielem Piotrem, który jest programistą, stworzyliśmy pierwszą wersję aplikacji jako bazę, gdzie można było zacząć dodawać ciekawe miejsca w postaci zdjęć, opisów, lokalizacji. I tak to się wszystko zaczęło. Gdy już dodałem wszystko, co chciałem w Gdańsku, wziąłem się za Sopot, Gdynię. W ten sposób miałem już całe Trójmiasto opisane. Oczywiście baza jest aktualizowana, bo takich miejsc, które odwiedzam i chętnie polecam innych, jest dużo więcej. Jak również zacząłem dodawać miejscówki z moich wycieczek po Polsce, niekoniecznie rowerowych, ale mimo wszystko staram się polecać miejsca, które będą się podobały rowerzystom. Także są to miejsca wokół popularnych szlaków, są to ciekawe zabytki w mieście z mojego punktu widzenia, jak również takie mainstreamowe atrakcje, które można znaleźć chociażby w Google. Następnie dodaliśmy możliwość wyboru trasy. Trasy są oczywiście zaplanowane przeze mnie, aczkolwiek użytkownicy mogą tworzyć swoje własne trasy. Nie jest to jednak zbyt popularny feature. Nie widziałem, żeby ktoś dodawał coś swojego. Była nawet chyba jakaś miejscowość, ale nawet nie zauważyłem. Asfaltu tutaj nie ma, ale cały czas poruszam się wzdłuż czerwonego szlaku. No zobaczymy, gdzie on mnie doprowadzi. Funkcja wyboru tras w Ride With Me jest dosyć fajna. Mogę tam zaproponować gotowe wycieczki, które oparte są o zwiedzanie konkretnych punktów. Czyli łączę ciekawe miejsca w trasę i wówczas można sobie podróżować od jednego punktu do drugiego. Co jest największą zaletą Ride With Me? To, że nie musicie czytać opisów. Przejeżdżając obok konkretnego miejsca, opis audio odtwarzany jest automatycznie, co oznacza, że możecie mieć telefon spokojnie w kieszeni, w uchwycie, na kierownicy czy gdziekolwiek indziej. Ważne, żebyście mieli włączony głośnik lub używali słuchawek, najlepiej takich, w których jeszcze słychać dźwięki otoczenia. I wówczas możecie się delektować jazdą po mieście, a jednocześnie posłuchać trochę o historii miasta, o jego zabytkach, o ciekawych miejscach, które akurat mijamy. I do tego wszystkiego służy tryb Ride With Me w aplikacji. I według mnie jest najciekawszą funkcjonalnością. Po jego odpaleniu na mapce od razu widzimy ciekawe miejsca naokoło nas. Możemy oczywiście sobie wybrać którykolwiek z punktów i do niego pojechać. A możemy też zrobić, jak powiedziałem przed chwilą, czyli po prostu włożyć telefon do kieszeni i delektować się jazdą po mieście, słuchając audio opisów mijanych miejsc. Baza Ride With Me jest cały czas aktualizowana. Gdy mam tylko chwilę, dorzucam nowe miejsca,
nowe zdjęcia, nowe opisy. Często też aktualizuję. Miasto żyje, miasto się zmienia. W Gdańsku przez ostatnie 3 lata bardzo dużo się zmieniło. W innych miastach zresztą też. Więc jeśli odwiedzam ponownie dane miasto, staram się modyfikować opisy, modyfikować zdjęcia. Po co to robię? Bo lubię. Jest to forma hobby, spędzenia wolnego czasu. Równolegle z rozwojem aplikacji prowadzę również Instagrama i Facebooka. Facebooka trochę mniej, więcej żyję na Insta. I mam też własny profil Tata na rowerze. Pod filmem podlinkuję. Wszystkie te social media to sobie możecie kliknąć, jeśli kogoś to interesuje. W międzyczasie pojawił się też nieśmiało YouTube. Pojawił się z filmami z jazdy. Po prostu wrzucałem filmiki, jak jeżdżę sobie po mieście, bez żadnych konkretnych opisów, bez komentarza. Po prostu jazda dzielnicami Gdańska jako uzupełnienie tego, co można zobaczyć w aplikacji. Od ponad 10 lat również kręcę sobie filmy rodzinne. Do mojego prywatnego archiwum i ktoś kiedyś powiedział mi: a czemu nie weźmiesz kamerki na wycieczkę rowerową? Przecież można by z tego zrobić fajny materiał. Zawsze jest kupa śmiechu, także dlaczego nie podzielić się tym z innymi? I tak w sumie narodziło się drugie, lepsze życie kanału YouTube Ride With Me. Mi się to podoba. Nie kosztuje mnie to nic dodatkowo, bo zwykle kamerę mam na klacie i po prostu kręcę sobie. Czasem powiemy coś do kamery na spontanie. Po złożeniu okazuje się, że nie jest to aż tak złe, żeby nie pokazać tego innym. Także lubię to robić. Miejscowość Czyszkowo. Podsumowując odnośnie aplikacji Ride With Me, zapraszam każdego do pobrania jej. Jest dostępna na Androida, jak również na iOS-a. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Być może wymaga odświeżenia lub jakichś zmian. Także jestem otwarty na wszelkie sugestie. I będziemy działać w tym temacie. Jeśli chcecie mieć szybki skrót do aplikacji, to wejdźcie po prostu na www.ridewithme.eu albo .pl. Jest tam też szerszy opis projektu, więcej informacji. Zainteresowanych zapraszam. Jeśli chodzi o samą grupkę Ride With Me, to w tym roku planujemy jedną większą wycieczkę. Najprawdopodobniej będzie to z Gdańska na Mierzeję Wiślaną. I pewnie zrobimy to na początku października albo pod koniec września. W zeszłym roku udało się pojechać do Tczewa. Była bardzo fajna pogoda. Wzięło udział ponad 50 osób, co mnie bardzo ucieszyło, ale jednocześnie bardzo zdziwiło, bo nie byliśmy przygotowani na taką grupę. Mimo to wszystko się udało i myślę, że uczestnicy byli również zadowoleni, a to jest najważniejsze. W tym roku najprawdopodobniej Mierzeja Wiślana, start z Gdańska, ale również z opcją dołączenia w Mikoszewie. Dokładnie nie wiem, do kiedy pływa prom z Świbna do Mikoszewa. Jeśli będzie to koniec września, myślę, że się załapiemy jeszcze. W październiku nie jestem pewny. No ale śledźcie naszego Facebooka. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tam na pewno podamy wszystkie szczegóły. Fejsunia często obsługuje Adam Rozi. Także jeśli będziemy planować wycieczkę, na pewno on poda wszelkie szczegóły jako nasz wódz i główny organizator tego typu eventów. Rozi ma dosyć duże doświadczenie w tego typu imprezach rolkowych, gdyż jego głównym sportem jest hokej na rolkach, jak i sama jazda na rolkach. Tym się specjalizuje. Bierze udział w organizowaniu night skatingów w Trójmieście. Także jest to ten koleś, który często korkuje miasto.
i kierowcy go przeklinają, ale czasem trzeba zrobić małą borutę, co nie? I tak sobie jadę już 18 km i do was gadam. Miał spaść deszcz, a nie spadł, co jest kolejnym potwierdzeniem na to, że nie warto siedzieć w domu, gdy prognozy są niekorzystne. Ale też trzeba brać na to poprawkę, bo można się wybrać do lasu i spotkać mocną burzę. Ostatnio mieliśmy wiele przykładów nagłych załamań pogody, gdzie w lesie było naprawdę niebezpiecznie. Także nie ma często co strugać kozaka, tylko zdrowy rozsądek powinien wygrać. Jeśli widzimy, że zaczyna się źle dziać, zdecydowanie trzeba uciekać z lasu, bo ostatnie lata pokazały, że burze w Polsce są nieprzewidywalne i przeradzają się bardzo często w silne wichury. A jak przygniecie nas drzewo, to już sobie raczej nie pojeździmy. Pod którymś z ostatnich filmów z Green Velo padło pytanie o rowery, na których jeździmy. Pewnie przy okazji najbliższej wycieczki zrobimy jakiś krótki materiał. Adam chętnie coś opowie o swoim rowerze. Wojtas, drugi Adam też, jeśli będzie z nami jechał. Także spodziewajcie się osobnego materiału na ten temat. Ja tylko powiem, że długo zwlekałem z decyzją zakupu opon z gładkim bieżnikiem. Jak widzieliście, jeżdżę na starym rowerze. Kiedyś nazywano go Góralem. Teraz to chyba bardziej będzie crossowy rower, do którego sobie założyłem bagażnik i podpinam sakwy. Jest to rower, który jest ze mną już 18 lat. Miał przerwę w swojej karierze, bo miałem inne rowery, ale ostatnio do niego wróciłem i świetnie mi się na nim jeździ ze względu na geometrię ramy. Bardzo lubię tą pozycję i dobrze się na nim czuję. Także zapodałem sobie teraz oponki Big Apple. Mogłem dać jakieś cieńsze, ale rower pewnie wyglądałby dosyć komicznie z cienkimi oponami. Także nie przejmując się wagą Big Apple, wsadziłem właśnie taki opon. Był to strzał w dziesiątkę, bo na gładkiej powierzchni daje mi to jakieś plus 3 km do średniej, a jednocześnie jadąc po szutrach nie czuję żadnego dyskomfortu i dodatkowo opony nie kopią się mocno w piachu. Czytałem opinię, że na śliskim nie są zbyt przyczepne. Pewnie tak jest. Teraz jest dość wilgotno, ale nie zauważyłem jakoś pogorszenia trakcji. Z pewnością przy większym złożeniu w zakręcie może się zdarzyć uślizg. Na razie tego nie będę sprawdzał. Szlak czerwony zamienił się na Greenway. Ten Greenway to też jest ciekawa historia, bo wiele lat temu wiele gmin wzięło kasę na stworzenie Greenwaya, tak zwanego naszyjnika północy, ale chyba nic z tego nie wyszło. Greenway jest jak drogi rowerowe w Gdyni. Pojawia się i kończy zupełnie niespodziewanie. To proszę, jaka zmiana pogody. Miało być deszczowo, a jest słonecznie. I do tego jest ciepło. Skoro mam aplikację Audioprzewodnik, czy kanał YouTube Ride With Me jest kanałem turystycznym? Po części tak, ale zdecydowanie jest kanałem rozrywkowym, którego forma powinna być lekka i przyjemna. A jeśli przy okazji będziemy w stanie podpowiedzieć jakieś fajne kierunki wycieczek, pokazać jakieś fajne miejsca, to będzie nam bardzo miło. Miejscowość Lipka Krajeńska. Jestem teraz na pozostałościach starego lotniska wojskowego w miejscowości Debrzno Wieś. Bardzo ciekawy obiekt. Jest tutaj sporo pozostałości po wojsku, między innymi duże hangary lotnicze. Może zrobię o tym jakiś osobny film,
bo obiekt jest dosyć duży i ciekawy. Raczej w tym momencie tylko dla fanów urbexu. Nie ma tutaj nic, co by działało. Większość budynków albo niszczeje, albo została zaadaptowana na magazyny rolnicze. Jeśli chodzi o sam pas startowy lotniska, jest on wykorzystywany przez aeroklub, który w weekend wyrzuca spadochroniarzy z pokładu swojego samolotu. Będę jeszcze kilka dni w okolicy, więc być może uda mi się nakręcić kilka ujęć z lotniska. Obiekt jest ciekawy, a przede wszystkim dostępny dla rowerzystów. Można tu swobodnie wjechać. Nie polecam tylko zbliżać się w okolicy pasa startowego w momencie aktywności aeroklubu. Ale tak poza tym wszystko wydaje się być tutaj bezpieczne. Trzeba oczywiście uważać na szkła i zmienność nawierzchni, no ale o tym raczej wie każdy. W Debrzynie wsi oprócz lotniska znajduje się również bardzo interesujący pałac. Z tego co wiem, jest on w rękach prywatnych. Ktoś próbował go remontować, ale ostatnio widziałem, że znów pojawił się na sprzedaż, także być może coś się nie udało. I powracam do województwa pomorskiego. Jestem w miejscowości Debrzno, a to jest odnowiona zabytkowa baszta. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. A tymczasem do zobaczenia i pozdro.